Dajemy dzisiaj do apelu przy pomniku chwała saperom, by z okazji 75. rocznicy powstania 4. Brygady Saperów oddać hołd i cześć żołnierzom poległym w czasie II wojny światowej. Tych, którzy po zakończeniu działań wojennych rozminowywali kraj, budowali drogi i mosty. Tych, którzy oczyszczali pola uprawne z pozostałości wojny, aby polski rolnik mógł produkować żywność dla wyniszczonego przez wojnę społeczeństwa. Pochodzę z rodziny o tradycjach patriotycznych. Dziadek mój był oficerem policji przed wojną. Ojciec mój był z kolei oficerem Wojska Polskiego. Dziadek miał 7 dzieci, 5 córek i 2 synów. Córki to nauczycielki. Natomiast jeden z synów w 1938 roku został oficerem Wojska Polskiego. Drugi zaś syn w 1940 roku, jak dobrze pamiętam, jako uczeń gimnazjum, będąc w klasie maturalnej, został za swoją działalność przeciwko okupantowi aresztowany przez Gestapo w Jarosławiu, to miało miejsce. I został zabrany do więzienia, do Tarnowa. Z Tarnowa trafił do Auschwitz-Birkenau, gdzie otrzymał numer 534 jako więzień polityczny. Oczywiście obozu tego nie przeżył. Z Auschwitz dziadkowie otrzymali tylko urnę z prochami. Natomiast ten syn, który został w 1938 roku promowany na oficera, służył w 14. Pułku Piechoty we Włocławku. Zginął 16 lub 17 września w 1939 roku w ciężkich walkach nad Bzurą. Ojciec mój natomiast był oficerem Wojska Polskiego. Był oficerem 2. Armii Wojska Polskiego. Już jako oficer szedł na południe do Berlina. Między innymi przechodził pułk ten przez tutaj nasze miasto Gorzów, prawda? W ramach tej 9. Dywizji trafił do Jarosławia. Tam mój ojciec poznał moją mamusię i ja tam w Jarosławiu urodziłem się w 1947 roku. Do szkoły chodziłem w Krakowie, następnie w Krośnie-Odrzańskiej, później w Gubinie. No i po skończeniu szkoły, jak każdy w tamtym czasie młody obywatel, musiałem odbyć zasadniczą służbę wojskową. Zostałem wcielony do Lubuskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza w Krośnie-Odrzańskim. Tam również zostałem skierowany do podoficerskiej szkoły Wojsk Ochrony Pogranicza, a następnie z tamtej szkoły trafiłem do szkoły o profilu takim. Była podoficerska szkoła Wojskowej Służby Zdrowia do Wałcza. Po ukończeniu tej szkoły w Wałczu
zostałem skierowany do pełnienia dalszej służby wojskowej do 4. Łużyckiej Brygady Saperów do Gorzowa Wielkopolskiego. I od tamtego momentu jestem związany z Gorzowem, z tą brygadą, gdzie pełniłem służbę do 1996 roku. Jednostka takie pozytywne wrażenie wywarła na mnie, bo koszary takie dosyć duże, prawda? No, w tym czasie to około 1800 żołnierzy było służby zasadniczej. Dużo sprzętu technicznego. Jednostka była bardzo utechniczniona. To brygada saperów, prawda? Ciężki sprzęt, park pontonowy, prawda? Specjalistyczne kompanie, kompania wydobywania wody ze swoim sprzętem, kompania maskowania, powiedzmy sobie batalion pontonowy, prawda? Batalion budowy mostów, kafary i wiele, wiele innego sprzętu ciężkiego, sprzęt batalion drogowy, sprzęt do utrzymywania dróg, prawda, batalion budowy mostów, tych zwykłych, takich drewnianych, prawda, także wielu specjalistów z różnych specjalności wojskowych, takich typowo saperskich. Tyle co pamiętam, to było około 1600 egzemplarzy sprzętu. Żołnierze zasadniczej służby wojskowej to w zasadzie tacy chłopcy 19-20-letni, prawda, którzy pochodzili tutaj z terenu naszego województwa, tu w pobliżu Gorzowa, ale też i byli z innych rejonów Polski. Najczęściej byli to młodzi ludzie pochodzący ze wsi oraz z takich niewielkich miast. No było wielu takich żołnierzy, którzy nie mieli żadnego wykształcenia. Na terenie brygady istniała szkoła zawodowa, gdzie ci chłopcy, powiedzmy sobie młodzieńcy, zdobywali jakiś tam zawód, uczyli się różne zawody. Teraz prowadzone były kursy kierowców, prawda, kursy mechanizacji rolnictwa i wiele, wiele innych takich drobniejszych jakichś kursów. Wielkim powodzeniem cieszyły się te kursy rolnicze, ponieważ jak już wspomniałem wcześniej, dużo, dużo młodych tych ludzi wywodziło się ze wsi. I tu nawet niejednokrotnie tutaj, będąc nieraz w okolicach Gorzowa, gdzieś spotykam ludzi, którzy tutaj u nas, w naszej brygadzie odbywali tą zasadniczą służbę wojskową i nieraz wspominają właśnie, że mile wspominają, że jednak ta dwuletnia zasadnicza służba wojskowa to nie była takim jakimś dla nich utrapieniem. No niektórzy, no tak jak mówiłem, zdobyli jakiś zawód i coś im tam zawsze to dało. Stosunki międzyludzkie, jeżeli chodzi o kadrę tam oficerską czy podoficerską, były na dobrym poziomie. Także ja osobiście, powiedzmy sobie, mile wspominam te czasy, pamiętam te różne dancingi, które się odbywały na terenie kasyna, w kasynie wojskowym, powiedzmy zabawy sylwestrowe i to w jakiś sposób tą kadrę zawodową łączyło. Po wydarzeniach w 1968 roku do naszej brygady trafiło również kilkudziesięciu młodych ludzi z okolic Warszawy. To z Pruszkowa, z Brwinowa koło Warszawy, z tych okolic. W jakiś sposób radziliśmy sobie z nimi. Chociaż pamiętam taki jeden przypadek, jeden z tych młodych ludzi, prawda, wszedł na dach budynku, tego budynku, gdzie obecnie znajduje się biblioteka Akademii Gorzowskiej. No i próbował popełnić samobójstwo, chciał zeskoczyć z tego dachu, no ale dowódca brygady w owym czasie był pan pułkownik Bełza, bardzo taki surowy dowódca, aczkolwiek dbający o kadrę, o żołnierzy, polecił otoczyć cały budynek
nie pamiętam w ten czas, czy materacami, czy to jeszcze były nawet sienniki, żeby zabezpieczyć, gdyby ewentualnie ten nierozsądny młody człowiek chciał popełnić to samobójstwo, zeskoczyć. No ale jakieś tam, prawda, rozmowy z nim zostały prowadzone przez, chyba, nie pamiętam dokładnie, ale chyba przez osobiście dowódcę brygady. Nie było wtedy psychologów. No i w jakiś sposób zszedł. No oczywiście trafił do szpitala psychiatrycznego, następnie no, został zwolniony po tym incydencie do cywila. No, saperzy gorzowscy tutaj do samego miasta, to powiedzmy sobie, dużo rzeczy dobrych zrobili. Między innymi pamiętam chyba w 68 czy w 69 roku wyburzony był ten stary budynek Arsenału, gdzie obecnie jest ten nowy sklep Arsenał w Gorzowie. Powiedzmy sobie, to jest jedna z taka rzecz. Później pamiętam takie rzeczy jak powódź w Lipkach, gdzie udział brali nasi saperzy. Później, powiedzmy, wyłapywanie mazutu, który został tutaj dowarty, spuszczony, nie wiem skąd dokładnie, niemniej jednak nikt sobie z tym nie mógł poradzić, a tutaj nasi saperzy wyłapywali ten mazut na rzece w Warcie. Również, prawda, takie prace jak wyburzenie starego takiego wiaduktu w Barlinku. Później wiele, wiele innych takich prac, to się nazywały prace szkoleniowo-produkcyjne. Oprócz tego na terenie brygady był stworzony patrol, taki saperski, teraz to się nazywa patrol minerski, który oczyszczał tutaj, powiedzmy, rejon z terenów tych niebezpiecznych i niewybuchowych. Tyle co pamiętam, to jeszcze nasi żołnierze pomagali tutaj przy utrzymywaniu tego stadionu żużlowego, gdzie w Gorzowie żużel się jest bardzo popularny. To tam taka ekipa zawsze przed tymi zawodami żużlowymi, żołnierze tam wyruszała i tam pomagali tym powiedzmy sobie gospodarzom tego obiektu coś tam poprawić i tak dalej. Teraz była taka grupa żołnierzy, która chodziła do Teatru Gorzowskiego, grali jako statyści. Także ta rola tej brygady saperów w Gorzowie no, była bardzo wielka. My dzisiaj sobie nie zdajemy sprawy. Były to lata, gdzie powiedzmy ta pomoc żołnierzy tej brygady była mile widziana przez tutaj władze miasta i przez społeczeństwo. Również wielu żołnierzy naszej jednostki, zarówno zawodowej, jak i służby zasadniczej, pełniło służbę w pokojowych misjach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jeden nawet z naszych podoficerów naszej brygady brał udział w ekipie takiej naukowo-badawczej na Spitsbergenie. Ja jako taki już stary żołnierz, powiedzmy były żołnierz tej brygady, no jest mi nieraz przykro, że tutaj miasto jakoś nie pamięta o tych byłych żołnierzach. Przecież tutaj na terenie Gorzowa były dwie jednostki. Nasza duża brygada saperów oraz 12 pułk zmechanizowany na ulicy Myśliborskiej. Pozostał tylko na ulicy Myśliborskiej mały pomniczek, prawda, a na terenie, gdzie była brygada saperów, przy ulicy Chopina, został tylko ta ściana, którą zmontowaliśmy tutaj, tą chwała saperom. I tak od czasu do czasu jakieś tam uroczystości drobne się odbywają, ale nie ma tego jakiegoś takiego wielkiego rozgłosu, prawda, tam przyprowadza się jakąś tam niewielką ilość młodzieży szkolnej z tych klas mundurowych, natomiast nie rozgłasza się tego w mieście, nie dziękuję się tym żołnierzom, którzy tutaj wiele zrobili dla tego miasta, także nieraz taką
No, jestem trochę taki zażenowany, że się nie pamięta, że tutaj Gorzów miał dużo wojska.